Moi poprzednicy odnieśli się w sposób bardzo merytoryczny do tego, co mają do Pana. Pozwólcie Państwo, że ja pigułce przedstawię półtora roku prawie Pana żony. A mianowicie Panie starostwo. Zdziwiłem się sam, bo jak Pan został starostą, to uważałem Pana za człowieka spokojnego, który nie będzie się wigłał w różne takie, tam. A Pan, Panie Józefie, zaczął swoje urzędowanie od tego, że obrażał Pan po kolei radnego Rosiaka, Kwiatkowskiego, Panią żonę Rukową. Przypomnę tylko, że to Pan razem ze swoim asystentem Matem Pietyszynem i Panem Przewodniczącym pierwsze co to zwołał konferencję prasową, na której raczył mówić o skurwionej demokracji. Sytuacja, która się odnosiła, przyporządkował Pan Wołczyską Wspólnotę Samorządową do wydarzeń, które miały miejsce w Jedlinie Zdroju, a które po czasie okazały się, że zupełnie tam nie ma Wołczyskiej Wspólnoty Samorządowej, tylko jest komitet, który nazywał się Przyjazny Powiat i rzekomo dwa głosy były kupione na Pana Andrzeja Stramy. WWS-u tam nigdzie nie było. O czym świadczy akt oskarżenia, który trafił do sądu. Pan oczywiście nie zrobił konferencji, na której sprostował te swoje nieprawdziwe insynuacje i już nie mówił o skurwionej demokracji. Pierwsze, co Pan zrobił, jak został starostą, to poobniżał Pan pensje pracownikom starostwa i jednostek. A przecież wszyscy pamiętamy na tej sali, jak Pan walczył jak lew o pensję dla siebie. Pamiętacie Państwo, jak o 100 zł, o 200 zł, o 300 zł obniżyliśmy Panu staroście pensję, a on walczył jak lew, żeby tą pensję mieć jak największą. Chociaż po czasie widać, że absolutnie na nią nie zasłużył. To Pan, Panie Starosto, jest odpowiedzialny za zwolnienie 20 osób z Powiatowego Urzędu Pracy. Kolejna rzecz. Sytuacja na drogach. Odśnieżanie. Gdyby nie radny Kwiatkowski, dalej wydawalibyśmy setki tysięcy złotych zupełnie niepotrzebnie. Wszyscy pamiętamy na ostatniej sesji sprawę z krematorium. Nie czytał Pan wniosku, który do Pana trafił, a mimo wszystko podpisał Pan pozytywną decyzję. Jak to jest możliwe, że Pan nie czytał tego wniosku, a podpisał? Tak nie powinien robić starosta. Sprawa kolejna. Sprawa z asystentem Matem Mykietyszynem, sprawa jego zarobku. Wystarczyłoby wstać, ja bym tak na Pana miejscu zrobił, i powiedział: Mat Mykietyszyn, asystent, zarabia 5 tysięcy, 7 tysięcy albo 2800 złotych i myślę, że sprawa byłaby załatwiona, nie byłoby niepotrzebnego szumu. Sprawa delegacji. To o Pana, Panie Józefie, mówią najbardziej dietetyczny starosta w Polsce. Nie będę się rozwijał, o co tam chodziło, bo już Krzysiu Kwiatkowski dobrze to powiedział. Kolejna sprawa. Projekty, które przygotowywane są przez zarząd na sesję, są kompletnie nieprzygotowane. Sam Pan przyznał na ostatniej sesji, że gdy rozmawialiśmy o tak bardzo ważnej sprawie, jak lodowisko w Jedlinie Zdroju czy schronisko dla zwierząt w Mieroszowie, to Pan przyznał, że nawet Pan nie zaprosił burmistrzów tych gmin, żeby nam przedstawili swoje racje, dlaczego mamy zagłosować za tymi wnioskami. Ja osobiście całym sercem chciałem zagłosować za lodowiskiem w Jedlinie, Panie Józefie, i prawdopodobnie gdyby Pan Orpel Leszek był, to bym zagłosował, bo myślę, że żeby mnie przekonał, bo on potrafi ludzi przekonywać. A tak to przez Pana doszło do kolejnej awantury, gdzie wyszło na to, że radni opozycji nie chcą lodowiska. Otóż nieprawda, Panie Józefie. My chcemy lodowiska, całym sercem chcemy lodowiska, ale
to musiało być merytorycznie przygotowana uchwała i na sesji powinien być ktoś, kto nas przekonał. Nie może być tak, że pan starosta powiatu wałbrzyskiego nie zaprasza burmistrzów tych gmin. Panie Józefie, no pan się urwał z choinki, przepraszam bardzo. Chyba nie. Trzeba zapraszać na tak ważne sesje burmistrzów tych gmin. W powiecie, panie starosto, panuje kompletny bałagan. Przez rok czasu, przez pana niekompetencje, panie Józefie, a nie pana Malika, nie funkcjonowała Komisja Bezpieczeństwa. Tak, panie starosto, przez pana niekompetencje, a nie pana biednego Tomka Malika. Na te wszystkie zarzuty, o których przed chwilą powiedziałem, ma pan jedną odpowiedź. Brudna kampania, skundlona demokracja. Jako starosta, panie Józefie, powinien pan być szefem Powiatowej Rady Zatrudnienia. Ja osobiście nie znam przypadków i chyba nie będzie takiego przypadku w całej Polsce, aby starosta odpowiedzialny za sprawy bezrobocia w swoim powiecie nie był szefem Powiatowej Rady Zatrudnienia. Ja nie rozumiem, dlaczego w Wałbrzychu jest inaczej. Dlaczego to pani posłanka Żygłowska jest tą szefową? Czyżby pan nie potrafił zdać sobie rady jako szef Powiatowej Rady Zatrudnienia? Panie starosto, został pan starostą. Powinien pan walczyć z bezrobociem. A tu co słyszymy? Że walka z bezrobociem nie należy do obowiązku starosty. No panie starosto, tak nie może być. Panie starosto, na koniec, reasumując to takie moje krótkie wystąpienie. W imieniu Wałbrzyskiej Wspólnoty Samorządowej apelujemy do pana. Niech pan ustąpi pola młodym. Jako Wałbrzyska Wspólnota Samorządowa z przyjemnością damy szansę naszemu koledze radnemu Kamilowi Orplowi i na niego zagłosujemy. Więc wszystko zostanie w rodzinie, która nazywa się Nasz Powiat. Panie starosto, z ręką na sercu, pół roku zostało do wyboru. Dajmy szansę Kamilowi. Ten młody człowiek na to zasługuje. Dziękuję bardzo.